wersji po prostu skręcony. Zdarzyło podczas I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa na pewno była ogromnym nieszczęściem dla ludności całego świata. Natomiast oprócz tego, że zginęło kilkaset, może milionów Polaków, ona była dla Polski, dla Polaków największym szczęściem, bo dzięki niej doszło do odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej. Skąd się wzięli ci żołnierze, którzy potem utworzyli drugi pułk strzelców Wielkopolski? Jak sobie spojrzymy na tę fotografię, ci dzielni wojacy, niemieccy, ruscy, to są później żołnierze drugiego pułku strzelców Wielkopolski. Jest to ówczesny podporucznik Siuda, który w drugim pułku strzelców Wielkopolskich został dowódcą batalionu, do trzeciego batalionu. Na środku mamy pomocnika oficera, Kowalczyk, który jest to jeden z bohaterów radzieckich, który urodził się tutaj w Lądach, mieszkał w Rzeczy. Po prawej stronie mamy Jana Nawrota. To jest osoba, która znana jest w starszej części Gromczyka. To był Kowal, który miał swoją później na zdecydowaności. Zdjęcie po lewej na dole, no to jest znany na wszystkim pan Jan Rzepa, w obsłudze ciężkiego karabinu maszynowego. Jeszcze w mundurkach tych pruskich podczas pierwszej wojny. Na prawym zdjęciu pan Lewandowski, którego syn akurat mieszka w tej chwili w Warszawie, ma akurat z Wąkami tutaj ma mniejsze powiązanie. Natomiast ta cała kadra, czy podstawowi żołnierze, którzy tworzyli w Strzelcu Wielkopolskich, oni zostali wyszkoleni w armii niemieckiej, w armii pruskiej. To byli weterani, którzy walczyli w czasie podczas I wojny światowej. Jak się tworzył? No, wiadomo, zaczęło się od powstania wielkopolskiego. Tak jak na tej naszej wystawie też przedstawiamy sylwetkę powstańca wielkopolskiego. W grudniu wydarzyło się powstanie wielkopolskie w Polsce. Dalej ci powstańcy łączyli się w drużyny, później powstawały bataliony. Struktura powstańców wielkopolskich zaczęła się zmieniać, szczególnie z przyjściem tutaj na stanowisko dowódcy powstania Józefa Dowbor-Muszyńskiego.
tej grupy zachodniej było kilka batalionów, mieszkałem sobie tutaj z drużyną na tą, mapkę, mamy pierwszy, drugi, trzeci batalion grupy zachodniej. W ramach tej grupy były poszczególne drużyny. Jak sobie spojrzymy tutaj na ten, schemacie, to generalnie pierwszy batalion tego grupy, który został tutaj stworzony, on powstał z tych pododdziałów pierwszego batalionu grupy zachodniej. Tu między innymi był dołączony również Koniecki oddział wojskowy. O co chodzi? W zakładzie karnym Wydomka, który został w styczniu 19 roku przekształcony w taką bazę powstańczą. Tutaj byli szkoleni powstańcy, były zgrywane poszczególne drużyny, bataliony i tak dalej. Tutaj był oddział rekrutski i to była baza wypadowa, baza powstańcza, która wspomagała te wszystkie jednostki historyczne związane z powstańcą typu polskim. I właśnie jak tutaj na tym schemacie widzimy, pułk, który rozpoczął się tworzyć formalnie w marcu 1919 roku, tak naprawdę te jednostki istniały w postaci batalionów, wcześniej drużyn. Także jeśli spojrzymy na historię pułku, to osoba, która w latach 30. właśnie kapitan Szyba tworzył tą historię. Nie zaczynałem historii pułku od 2019 roku, ale już w grudniu stycznia 2019 roku, wtedy, kiedy te jednostki tworzyły. Stworzenie pułku polegało na tym, że poszczególne jednostki zostały podporządkowane w Mińsku. Jedyna różnica taka, która tutaj nastąpiła, to w związku z tym, że powstanie też w tym okresie brzmiało taki wymiar, powiedzmy, też bardzo uporządkowany wielopolski. Działały komisje uzupełnień. Także ci wszyscy, którzy trafiali do jednostek na zasadzie uzupełnień, powoływania poszczególnych odcinków, oni trafiali do innych drużyn. Drugi pułk strzelców wielkopolskich został stworzony z tak zwanych poborowych, czyli z tych młodszych roczników, którzy trafili do powstania na zasadzie poboru. Natomiast starsze osoby, czyli wieku 30 kilku lat, trafiły do pułku zapasowego, który później został nazwę zmienił na siódmy pułk strzelców wielkopolskich. Także ten nasz drugi pułk strzelców wielkopolskich stworzony został z kadry, która miała korzenie w czasie I wojny światowej, plus tych poborowych, młodych poborowych, którzy zostali przez przećwiczeni i zostali zaangażowani w te działania. Jak wyglądała obsada, jak wyglądała dyslokacja? Początkowo, znaczy dowódcą pułku, pierwszym dowódcą pułku został podporucznik Antoni Nieborak. Może też taka mała dygresja. Podporucznik, dowódca pułku, w tej chwili dowódca pułku, to jest najmniej pułkownik. Sprawa polegała na tym, że podczas pierwszej wojny światowej i w ogóle, jeśli chodzi o zawód ruski, sytuacja była taka, że do tych stanowisk oficerskich Polakom zabraniano dostępu, a w każdym razie bardzo mocno był utrudniony. Także oficerów, których można było wykorzystać w ramach tworzenia pułku, wykształconych przez Niemców, było bardzo mało, dlatego zostali zasileni chociażby tymi oficerami, którzy trafili tutaj w Arystabowę Myśliwską, szczególnie z korpusu polskiego w Rosji. Trochę było też oficerów, którzy mieli swoje korzenie zawodowe w Rosji. Także tutaj na dowódcę pułku został wyznaczony Antoni Nieborak. Pierwszy batalion to był ten batalion, który tworzył się właśnie do domu, przede wszystkim za nami zakładu Donieckiego dzisiejszego, jak i częściowo na terenie Szkoły Podstawowej Drugi batalion miał swoją siedzibę w Pniewach, trzeci batalion w
Olsztynie. Natomiast jeden z tych, jedne z kompanii, też uważali z tego, cztery kompanii strzeleckich. Jedna z kompanii wysyła wagą milicji. Natomiast szkoła podoficerska już z braku podoficerów trzeba było przeszkalać zdolniejszych strzelców, rodziców na podoficerów. Taka szkoła podoficerska została zorganizowana w Polsce. Pułk tworzył się bardzo szybko. Ze względu na to, jak mówiłem, praktycznie chodziło o to, żeby te jednostki, które już istniały, połączyć po prostu w inny organizm. Także już 15 marca, czyli ledwie tydzień, półtora po formalnym tworzeniu pułku, ten pułk już miał, jak spojrzymy tutaj, szeregowy 2400. Czyli to jest już no, mniej więcej 80% stanu pułku. Czyli już był jednostką taką czwartą i gotową do ciała. No tutaj mamy przedstawione mundurowanie. Może żołnierze akurat na tej grupie widzimy, natomiast myślę, że w oryginale Państwo jesteście w stanie jeszcze na naszych sylwetkach zobaczyć. To na przykład sylwetka środkowa to jest sierżant. Ja akurat jestem w tej chwili w takim biurze. W takim biurze mniej więcej chodzi wczesnie sierżant patentowalczy. Czyli ta osoba, która później została zamontowana w takim. Ten mundur, który tu widzimy, jeśli chodzi o strzelca, jest to mundur zbliżony do tego, który nosił żołnierz niemiecki podczas pierwszej wojny światowej. Taka bluza, gwiazdka, wszelkie inne, różne warianty tej bluzy, spodnie, podniki, ładownice, pas, no to wszystko jest wyposażenia żołnierza niemieckiego. Gdyż poznańskie, wielkopolska stanowiły rezerwuar tego typu wyposażenia pracującego na rzecz powiedzmy wojska niemieckiego. Także było z czego korzystać, były zakłady produkujące montowane wyposażenia. Jeśli chodzi o uzbrojenie, oczywiście też korzystano z uzbrojenia, jakie zostało po zaborcy, czyli przede wszystkim to był dla strzelca radny długi Mauser z 98. Strzelca na karabinie nasadzony bagnet, cykliść, też małżarowski, bardzo charakterystyczny dla pierwszej wojny. Natomiast ta sylwetka po prawej stronie jest sylwetka sierżanta, na środku jest sylwetka oficera. Tutaj troszkę zamazane są obrazki. Jak sobie spojrzymy właśnie na te sylwetki, sierżant akurat oficera na tej rycinie być może niewiele się różni. Natomiast takim wyróżnikiem było to, co znajdowało się na czapce przede wszystkim, czyli dwie takie przesuwki w kolorze srebrnym. Również ten tref, który był właśnie takim wyróżnikiem Wojska Wielkopolskiego, który znajdował się po lewej stronie czapki, on w przypadku zwykłego żołnierza aż do sierżanta był w kolorze zielonym, taki. Natomiast w przypadku oficera był srebrny. Natomiast ten mundur oficerski oczywiście też był szyty z nieco innego materiału jest lepszego, takiego jaki był używany przez oficerów bardzo niemieckich. Tak dwa słowa na temat stopni wojskowych, bo to też taka być może ciekawostka. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że stopnie wojskowe są na ramiennikach, czy tak rosyjskie na pagonach. W tej chwili uważam, że w Wojsku Polskim to troszkę inaczej wygląda, bo te stopnie już są troszkę inaczej ustawione. Natomiast tutaj w Wojsku Wielkopolskim ten system oznaczeń poszczególnych funkcji w wojsku był całkiem inny. To nie wykorzystywano się dla ramienników. No z powodów takich praktycznych, gdyż po pierwsze te częściowo modury, które trafiły, były i tak dalej, one były bez naramienników. Jeszcze przed powstaniem wielkopolskim była
nazywała się rewolucja w Niemczech, gdzie między innymi takim symbolem tej rewolucji było otrzymanie naramienników, odrywanie, wyrzucanie i tak dalej. W związku z tym podejrzewam, że pewien wpływ na postanowienie o takim stopniu oznaczania, stopniu wojskowych miały również te wypadki. I tak tutaj, jak sobie spojrzymy w lewej strony, ten jeden pasek na kiedy wyglądała, to jest starszy strzelec, to jest kapral, plutonowy sierżant i starszy sierżant. Natomiast te trzy rękawy następne to jest piątka, może jeszcze jedna. Te taśmy w przypadku tych pierwszych pięciu stopni były wykonywane z taśmy szarej. Natomiast następne oficerskie były z taśmy srebrnej. Także te następne trzy rękawy to jest po prostu podpolicznik, poruczyk, kapitan. Dalej mamy majorów, generałów. I tutaj mamy właśnie przedstawione te czapki. Tak jak tutaj sobie spojrzymy, jedna czapka ma przesuwki, czyli jak na tym pasku te elementy srebrne, druga tego nie ma, to jest właśnie wyznacznik tego, że to jest czapka oficerska. Również sposób oznaczania na kołnierzu. Tasiemka biało-czerwona weszła również do Wojska Wielkopolskiego. Została na samym początku powstania Wielkopolskiego ustanowiona. Natomiast tak, oprócz tego ta dwójeczka, którą tutaj mamy, ona oznacza numer pułku. Numer pułku, numer dywizjonu, także generalnie jednostki. I tutaj mamy akurat trójkę odnoszącą się do drugiego pułku strzelców wielkopolskich. Były również inne specjalności wojskowe, jak lekarz, kapelan, sanitariusz, słuchacz szkoły podoficerskiej, telegrafista. Te odznaki na dole znowuż są to specjalności wojskowe. Tak, ten ciężki karabin maszynowy w takim owalu, to jest właśnie wyznacznik żołnierza, który służył w kompanii ciężkich karabinów maszynowych. Dalej, żandarmeria wojskowa, czyli na to, co w tej chwili też istnieje, na pierśni. No i dalej służby telegraficzne, telefoniczne. No tak prezentowały się te mundury. No, jak sobie spojrzymy na te mundury, na to, co w tej chwili Państwu prezentujemy, no to jest to bardzo podobne. Tu przedstawiamy kilka jednostek, które zdjęcia udało nam się znaleźć. To była trzecia kompania CKM, bo w każdym batalionie była kompania ciężkich karabinów maszynowych. To jest akurat ta trzecia kompania, w której służył pan Jędrzej, pan już ostatnio powstanie z Wielkopolski. To jest też klucz na kompanii, też z panem Grzegorzem, który jest celowniczym lewego karabinu maszynowego. Uzbrojenie. To jest właśnie ten ciężki karabin maszynowy. Wzór 1908 Maxim. No i tak zwany lekki karabin maszynowy. Broń bardzo podobna do tego lewego górnej. Po prostu nie ma tej podstawy, bardzo ciężkiej podstawy, którą trzeba było sobie nosić. Natomiast lekki karabin maszynowy teoretycznie służył do wsparcia piechoty podczas natarcia, ewentualnie do ubezpieczania stanu z ciężkiego karabinu maszynowego. To jest ten karabin Mauser z 1898. Bardzo popularna broń podczas I wojny światowej. Niezawodna, świetna, używana przez Wojsko Polskie w okresie międzywojennym, używana w 1939 roku. Używana przez jednostki niemieckie praktycznie aż do 1945 roku, a może i bliżej. Do tej pory bardzo ceniona broń przez kolekcjonerów, jak i przez strzelców. Jeszcze kilka słów o tym, co tu się działo. Niedawno w marcu właśnie przedstawiliśmy rekonstrukcję takiego
wszędzie w Europie. Jeśli 20 marca 19 roku na rynku Ewanka właśnie ten pierwszy batalion, który tutaj stacjonował, odbył przysięgę wojska. I tutaj między innymi z tych elementów, które się zachowały, możecie Państwo zobaczyć tego powodu, który tutaj właśnie mieliśmy. To jest taki orzeł, jaki ten ma na samym górze tego ołtarza się znajduje. Także sama ta część rynku, która w tej chwili jest ośrodka, jak sobie spojrzymy na to zdjęcie, no to pomijając pewne reklamy, ułożone jakieś okien, powiedzmy, na parterze, to generalnie jest to ten sam układ budynków. Także idealne miejsce właśnie do robienia tego typu rekonstrukcji. I to też wykorzystaliśmy w roku 2009, również nawiązując do tego ustawienia. Będzie ołtarz w tym samym miejscu został zbudowany. Natomiast to samo zrobiliśmy też w marcu tego roku. Oczywiście inne okoliczne miejscowości również szkoliły, również tworzyły jednostki drugiego pułku i tu jest akurat przewodniczący. Dalej szkoła podoficerska w Wybuchu. Też ciekawa sprawa, dotarliśmy do miejsca, w którym się to było. Jest to w tej chwili pozostałości po jednym z fabryczek, która się w Wybuchu znajdowała. Tutaj mamy drużynę sanitarną. Jak widać, wyposażenie nie było zbyt bogate, ale które noszą. Te ładownice, które tutaj mają niektórzy z żołnierzy, to były wszystkie ładownice sanitarne. Czyli po prostu zamiast naboju, które zadały strzelec leśni, tam były niesione opatrunki, środki przydatne sanitariuszowi. To jest zdjęcie, z którego bardzo się cieszę, a co do którego niestety mam mieszane uczucia. Otóż jest to druga kompania drugiego